¡Vacila los rumberos! Magda, a właściwie Magdalena, tak jak rzeka w Kolumbii. 19 lat. Jestem zakochana w Kolumbii, a właściwie w mieście portowym Barranquilla. Bo Barranquilla to wspaniali, uśmiechnięci ludzie. Najlepsza kawa na świecie. Carnaval de Barranquilla, czyli karnawał Barranquilla, obchodzony co roku w okolicach marca. Wspaniała muzyka i tańce latynoskie, takie jak cumbia, salsa barranquillera. Vallenato. No i chyba nie muszę wspominać o Shakirze. Joe Arroyo. Filologia hiszpańska. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy rok. Jako studentka pierwszego roku mogę wybrać dialekt, którym na stałe się będę posługiwać, ponieważ jest ich bardzo dużo w samej Kolumbii, około 10. Ja wybrałam już sobie jeden, to jest właśnie Español Barranquillero, którym posługują się mieszkańcy miasta Barranquilla, które znajduje się prawie nad Morzem Karaibskim, na północy Kolumbii. Niestety nie mogę się go nauczyć tutaj w Polsce z prostej przyczyny. Brak lub minimalna ilość native speakerów. A przecież dialektu, czy w ogóle języka, uczy się najlepiej w środowisku, w którym się go używa. Bo to nie tylko wymowa, to też gramatyka i oczywiście słownictwo potoczne. Dziękuję za każdy głos oddany na mnie. Jeden głos to jeden kroczek w kierunku Kolumbii, w kierunku Barranquilla. Bo kocham ten kraj, to miasto, tą kulturę, ten dialekt.